Siemanko! Dzisiaj na wstępie wam tylko na razie pokażę, jak przygotować sztycę. Bo po ciężkim moim dniu pracy i szukaniu materiałów udało mi się w końcu coś znaleźć, żeby zrobić samemu. Wiem, że sprzedają je w sklepach, ale akurat u nas tego nie ma. I kurczę, chyba mało praktykowane jest łowienie na sztycę w Polsce. A że w niektórych regionach Polski, na przykład w PZW Poznań, z tego co pamiętam, zakaz zrobili wywożenia, a szczególnie dla sumiarzy i zaczepiania oboje. Pytania też były, bardzo dużo pytań było. Dominik, pokaż te w końcu, jak tę sztycę zrobić. Więc najpierw musiałem sam ją zrobić, żeby w ogóle coś pokazać, wiecie o co chodzi. I udało mi się. Udało mi się. Mam dwie sztyce, jedną krótszą, jedną dłuższą. O co chodzi w sztycy? Już opowiadam. Proszę nie sugerować się niczym, co tu jest, bo tutaj taki zielony meszek jest na tym styropianie. Po prostu kupiłem to, co było. Nie było kulek styropianowych w ogrodniczym. Jeszcze wam powiem coś innego. Zawsze były w ogrodniczym kulki styropianowe, ale dzisiaj, jak ja potrzebowałem, to nie było. Więc mam takie. Trzy sztuki malutkie, dwie sztuki z jednej strony. W środku może to być plastikowe, może to być z byle czego zrobione, bambusowe, byle żeby był prześwit w środku, żebyśmy to mogli jakoś zabezpieczyć przed rozerwaniem. W tym przypadku dałem tutaj plecionkę przyponową na 100 kg, więc nie ma żartów. Krętliki też potężne na 150 kg, więc nie ma żartów. I jak już mamy jakąkolwiek sztycę, czy to plastikową, czy taką właśnie do ogródka na pomidory, bo ona jest wykorzystana, nakładamy styropiany po jednej stronie i po drugiej. Wyporność zależy od was. Chcecie mniejsze żywce, wystarczy jedna kula. Tak, żeby to pływało po górze. Całe. Nie tylko jedna część, musi to całe pływać po górze. To jest bardzo istotne. W środku, jak mówiłem wcześniej, przypon na 100 kg, z dwóch stron krętlik. I to jest nasz zestaw, na który będziemy łowić. Tutaj dajemy przypon, haczyk, kotwica. Od was zależy, jak jest dozwolone, to dwa haki, jak nie ma dozwolone, to jeden. I jakieś zabezpieczenie na rybę z góry, nie? To już wiecie. I tutaj bardzo ważna, istotna rzecz. Przypon, na który będziemy łowić, nie może być dłuższy niż sztyca. Czyli, popatrzcie, przed samym końcem. Po co, to wam powiem jutro nad wodą. Ale tak to wygląda. I to jest jeden element do jednej wędki. Tutaj wam pokażę, że mam też drugi gotowy. W tym przypadku zrobiłem przedłużkę. Przedłużkę prowizoryczną, jak widzicie, z kawałku bambusa. Czyli połączyłem dwie te krótkie sztyce, co były na pomidory. Tak samo z dwóch stron mam, to zaraz odetnę, na tym się nie sugerujcie. Z dwóch stron mam styropian, a tu dałem spławik, który mi został. Po prostu nie umiałem kupić kul styropianowych. I tutaj też jest do samego końca, tylko ta jest dłuższa. Czemu tak zrobiłem? Tylko i wyłącznie dla siebie, żeby mieć jeden przypon dłuższy, jeden krótszy, żeby jedną rybkę posłać głębiej. W tym przypadku na 1,5 metra, a tamta na 80 cm będzie pływać. I to jest wszystko na razie ze sztycami. Tak jak wcześniej wspominałem, z jednej strony krętlik i patrzcie, z drugiej strony krętlik. To są rzeczy ważne, bo to wam potem wytłumaczę nad wodą, po co one są. Jak już mamy te sztyce, mamy prawie zestawy gotowe. Na nie będziemy łowić. Idę po wędki. Z wędkami mamy troszkę mniej roboty. Tutaj zrobiłem z długopisa. Wszystkie te antysplątaniówki, od razu wam mówię, że się nie nadają. Odpuśćcie sobie, jeżeli jeździcie na sumy. Z długopisza twarda, mocna antysplątaniówka, odbój, ta czarna, takie jajeczko, krętlik z agrafką i tutaj drutem nawiązane, jak widzicie, specjalnie na ołów. Ołów 250 gram będziemy jutro zakładać. I jeżeli chodzi o domowe przygotowania, to by było na tyle. No właśnie, resztę robimy nad wodą. I też wam jutro wszystko wytłumaczę, o co chodzi, bo tak nie ma chyba sensu tłumaczyć tutaj na ogrodzie. Ale jak już tak będziecie mieć wszystko gotowe, patrzcie, krętlik, odbój, długopis z drutem. Nie musi być długopis, może być twarda rurka, może być czegokolwiek zrobione, to sami sobie wymyślacie. Ja to wpadłem teraz na to, bo mam naprzeciwko sklep, kupiłem dwa długopisy, obciąłem z dwóch stron i bam, jestem gotowy na jutrzejszą zasiadkę. Aha, nie zapomnijcie sobie żywca wziąć. Tu mamy filtr, pompka w wodzie, która nam pompuje wodę.
do tego filtra i nam czyści. A tu mamy czyściutką wodę. Żywce są już sprzed miesiąca. Zobaczcie, byczki. I jutro te największe karasie jadą ze mną na sumy. Adek, co o tym myślisz? Niech sobie płynie. Mamy taki chill out, że... Pojedziemy jutro do domu, znaczy w niedzielę pojedziemy. W niedzielę pojedziemy, może wiatr się odwróci. No właśnie, to przypłynie. Może przypłynie z powrotem. Ale próbowałem chciałbyś, jak nie idzie. Próbował rzucać wędką, no, ściągnąć. Ale to jest plecionka i nie. A to było 5 metrów od brzegu, to nie daliśmy radę złapać, ale poddajemy się, nie? Niech to leci. Niech to leci, niech to płynie. Ty się nowy uszyje. A co? No co, jesz paczką. Pokrowiec polecił, nieważne. Ale to jedno było na sztice do namiotu. W dzisiejszym odcinku musicie się uzbroić w cierpliwość. Bo my nie będziemy gonić za rybami, nie będziemy się śpieszyć. Będziemy mega, mega spokojni i wolni. Siedzimy we dwóch i postanowiliśmy, że naszą zasiadkę dzisiejszą przeznaczymy na totalny odpoczynek. Więc witamy Was na nowym filmie. Niech sobie wieje, niech urywa namioty. Nas to już nic nie rusza. Adyk, pamiętaj, chill out! Nie przejmuj się tym, co się dzieje. Chill out. Mamy odpoczywać, Adik. Nic się nie dzieje, Adik. To jest tylko takie przejściowe. Adik, to co my sobie obiecali, nie? Przyjali my sobie odpocząć. Chill out. Odpoczywamy, nic nas nie rusza. Jakieś wiatry, jakieś deszcze, burze. Nic. Natura nam wielkie figle robi, a przeważnie num. Jak my tylko są z Dominikiem na rybach. Takie papier podmoczony, nie? Zapachowy jest najlepszy, nie? Nie, oryginalny. O smaku tłyskawkowym. Wędkę pokazywałem Wam wczoraj, jak wygląda. Popatrzcie, jest długopisa zrobione. O, 250 gram. Czyli nic więcej nie trzeba mówić. Na wędce karpiowej, bo jest nam potrzebna, robimy zwykłą petelkę. I do wędki sumowej dokładam naszą pętelkę. Żeby to dobrze zrobić, to trzeba rzucić dwie wędki. Już jadę. O! Adyczku, chodź tu do mnie. I patrzcie. Okej, bo mało. Odkątnij się. O, tutaj mam 250-300 gram. Poczekaj, nie ciepaj. Jeszcze nie ciepię. Otwieram kopling. Otwórz kabąk, bo Adyk mówi kopnik, ja mówię kabąk. No, jest. Odplączysz czytówkę i teraz rzucamy, nie? Rzucamy, ile fabryka dała, albo tam, gdzie chcemy. Adik, przyjmiesz? Ja. Rzucam. Poszło. Jest na dnie. Teraz Adiczku, zwijaj. Adik zwija swoją wędkę. Moją popuszcza. Czyli ja mam otwarty kołowrotek. Wbijaj i ściągnie moją żyłkę, czyli tą żyłkę ze sumówki ściągnie. Zbijaj. O, idzie, napręża się, widzicie to? Zbija. Zbijaj, Adiczku. Ja mu popuszczam. Jest bardzo ciężko. Ja wiem, że ciężko. Zbijaj. Już widać żółtą żyłkę. To malutko, Adiczku. Zwijaj. I Adek mi teraz poda moją żyłkę, czyli to, co rzuciłem tam. Adek, daj tutaj. Nie zwijaj bardziej, tylko podejdź do tyłu. Zwijaj, pomalutku podejdź. I teraz mi ściągnął moją żyłkę.
Widzicie to, nie? Żeby było szybciej, to odepnę. I tu podpinamy naszą gotową szticę. Czyli to, co wam pokazywałem wczoraj. Patrzcie, nie? Ołów jest tam w wodzie. Żyłka jest tu. I podpinam naszą szticę. Czyli pod krętlik, znaczy pod agrafkę wsadzam szpicę. Fajnie się obkręca. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra. I mam. 100 kilo jest. I tu zakładamy żywca. Zakładanie żywca obminę, ale pamiętajcie, że ta szczica musi być, żywiec, tak jak wam powiedziałem, musi być krótszy niż szczica, żeby wam nie poplątało. To jest cała tajemnica tego wędkarstwa. Adik, podaj żywca. Szczica w wodzie, żyłka podciągnięta i powolutku zwijamy przez nasz długopis. Idzie. Teraz już żywy, idzie na nasz środek. Wszystko się robi tak, jak powinno być. To malutku. Przeciągamy. Przeciągamy, żeby nam ta szpica wyszła z karasiem na środek. A przez to krótszy przypon, żeby nam się to nie oplątało. Stawiamy na sztorc i czekamy na branie. Już jest tam, gdzie rzuciliśmy. To tak wygląda łowienie na szczicę. Zapytacie pewnie, Dominik, czy te zestawy się nie plączą, czy coś. Nie powiem wam na razie nic. O 23, jak nie będzie brania, myślę, że zwinę zestawy i przerzucę. I wam wtedy powiem, czy się coś popłątało. Jeżeli chodzi o wędkarstwo sumowe, to już by było na tyle. Teraz idziemy do wędkarstwa karpiowego, do Adika. Adik tu robi zestaw. Zestaw dzisiaj. No i to jest mój dzisiejszy zestaw. TV-ka, trochę paletu, trochę truskawki. Cały ukryłeś, widzę, w haczyku tam, tak, znaczy tak. W tym woreczku. Tak. Teraz rzut, Adik. Poryba. Tam pod te krzaki tam, co wychodzą z wody. I tak, Adiczek. Szkoła Dominika, Dominik wziął wędkać, a Dominik sam. Ale powiedz jeszcze raz, bo nikt nie rozsłyszał. Dominik, padał ci, rzuć tutaj, załóż miałek, tutaj. Miałek cieplete po swojemu, powiedzmy metr od brzegu, półtora metra od brzegu. Dominik stanął z łóżka i cieplnął wędka, powiedzmy 30 metrów. 30 centymetrów od brzegu. 30 centymetrów od brzegu. I tu karaś. To jest niemożliwe. Karaś na sumca, ja? Micha. Tylko poproś te sumy, żeby jeszcze pobrały, ty.
Grzesiek. Pięknie, Adik. Najważniejsze, że już mamy rybkę, reszta się nie liczy. No. Tak. A pamiętaj, że my tu przyjechali na chillout, a nie na ryby. Tak, właśnie. Przyjechaliśmy na ulot. Ale piękny karaś. Jak będzie jakiś sum, to na pewno go wymienię. Jak zdążyliście zauważyć, dzisiaj na grubo, dwie wędki na suma, Adik na karpia. Nie ma rywalizacji między nami, po prostu sobie łowimy razem wspólnie. I tak już, jak już północ podeszła, pomału, to Adik zagaduje, żeby coś się zjadło, tak, Adik? Siema, siema, wszystkim. Mocie racja, Jerzy głodny. Mocie racja, oni jeszcze nie zdążyli o tym pomyśleć, że mają rację, że jest głodny. Ale Jerzy głodny i trzeba coś zrobić. I mówi, że zrobi jakąś... Zrobiła dzisiaj niespodzianka, no ale to musisz sami odgadnieć. Odgadnąć, co to będzie i tak. Tak. W trakcie jego robienia to, to mają odgadnąć, tak sobie wymyśliłeś? Tak, i on nie będzie nic zgodać, co będzie... On co nie będzie nic zgodać. Co będzie dawać, jakie przyprawy... Czy cebula, to to wszystko, nic nie będę dodać. Adik prostu... o tym challenge'u mi mówił wcześniej. I uwierzcie mi, tak jak wy nie zrozumicie, tak ja też nie zrozumiałem, o co mu chodzi, ale dobra, niech mu będzie. Ale zrozumicie. To jest, jest taki, taki challenge Adika. No. Musicie być dzisiaj w jego takim... Nie powiem mu, co to jest zadanie i no... Dobra, nie będziemy tu dużo gadać. Jedziemy. Ty se działaj. My będziemy sprawdzać, co on ma za challenge. Uwaga, uwaga, Adik wyciąga swoje noże. I jak ktoś się zapyta, skąd te noże, Adik powiedz, skąd te noże, Adik to powiedz. To są noże zamówione ekstra przez... AliExpress. AliExpress, 2 miesiące, że na nie czekał, przyszły. I zamówiła cię to twoja szwagierka i nie masz linku. Tak. Powiedz to. Nie ma. No, zamówiła mi to od mojej kobity wnuczka. Nie ma linku do dzisiaj, ale... Sum się odezwał tu. Ale damy rady. Damy rady. Wędka sumowa się odezwała z prawej. Ale chyba to jeszcze nie jest branie. Na razie może karaś. Trzecie podejście. O, poszło. Czyli powiem wam, że... Mistrz kucharstwa za trzecim podejściem jest dobry. Szczerze mówiąc, Adik by na tym mógł skończyć te danie, bo to się już mi podoba i mogło tak by zostać. Ja się zaczynam martwić, że on chce coś kombinować. Za żołądek już się ścisko? To jest o niego to... Jeszcze musimy poczekać pół godzinki. Widzowie, powiem mu tak. Widzicie, Dumik myśla, tylko mielone będzie. Ale tu kiełbasa wchodzi w ruch. Ja go dzisiaj zaskoczę. On sobie myśli, że Adi jest głupi. Nie. Adi dzisiaj go zaskoczy. Ja nie uważam, że Adik jest głupi. I proszę sobie tak, Adiczku, nie myśleć. Nie, przepraszam, ale to było no tak do... tak mi się wyskoczyło. No, sprostował. Tak mu się wyskoczyło. Jeszcze nie jest koniec, dopiero się zaczynał. Jazda. I po jednym plasterku w boczku. Więcej nie ma. I do tego przygotujemy sałatka. No sos. Nie sałatka, no tylko sos. Ja da się rady, bo on jest świeży. Nie jest po prostu suchy. Ale damy radę tak. Sami widzicie może, że jest świeży.
Podgrzeja te bułeczki. Tak, wsadzamy drugą. Dobra, panowie, nakładamy. Muszę to ręką zrobić, bo nie ma łyżki. Ja coś podejrzewam, że to jest taki hot dog na bogato. To jest hot dog na bogato. O, Adi. Ty możesz zawsze ze mną jeździć na ryby. To dla ciebie. Naprawdę na bogato. Dziękuję, Adi. Adik, rób kawa i proszę mi zrobić w takim kubku, żeby te sumy widziały, że tu przyjechał sumiosz. Czyli o, napijemy się kawkę z rana jak śmietana. Śniadanie prawie zjedliśmy. Adik na razie miał jednego pip, ale nic konkretnego. A ja dalej czekam na te sumy i myślę, że jak zobaczą ten kubek, to w końcu się kapną, że jakiś sumiosz tu siedzi i że trzeba podpłynąć i coś szkubnąć na wędkę, a co? Znalazłem w portfelu 200 koron czeskich. I mówię do Adika, jak masz ochotę, przejdźcie do sklepu. I nie uwierzycie, ale Adik miał ochotę. I przyniósł jakieś tam zaopatrzenie. Nie pytajcie, co to jest, ale na pewno będzie dobre. Bierz go. Dotarłeś do celu. Daleko sklep? Nie, blisko. Prowiant jest? Jest prowiant. Ha, to co, napijemy się coś chłodnego? No w samej rzeczy. Dawaj po browarku. Czeskie piwko. Dziękuję ślicznie. No to na tego suma, którego zapijemy za chwilę. Jeżeli chodzi o brania, to standardowo jak co roku na takich wodach stojących, bo często zwracali mi uwagę, że mam też się ruszyć nad rzekę. No ale na rzece, przyznaję się, nie daję sobie rady, więc obstawiam wody stojące, po prostu bardziej lubię. I może za to cenę płacę taką, że te sumy mniej biorą. Choć nie zawsze, bo czasami mi się zdarzyło jakiegoś trafić. Ale jak na jedną czy dwie zasiadki w roku, to nie mam się coś też spodziewać, że od razu będą ryby. No, tak to chciałem powiedzieć. Ale najważniejsze to jest, że walczymy do końca, że się nie poddajemy i że utrzymuje tą swoją, to swoje wyzwanie, czyli że raz w roku lub dwa razy w roku na duże żywce wyjadę na suma. Tak więc lewą wędkę mam na takiego karasia rzuconego no grubo około 40, a drugą wędkę takiego już dzisiaj założyłem mniejszego, tak 25 cm. Nie ma spania. Jak trzeba łowić, to trzeba rano wstawać,
nie da ci roboty. Podoba mi się, Adik, twoje podejście. Nikomu nie powiemy za kamerami, że cię budziłem. Nie muszą tego wiedzieć, nie? Właśnie, bo mówię, zmobilizować też trzeba Adika. Ale liczyliśmy, jeżeli chodzi o karpiowanie, że tak lepiej będzie, nie, Adik? No ale jest jak jest, nieważne. Ważne, że razem spędzamy czas. Żyłeś tam w takie miejsce, Adik, żeby się coś chwyciło dzisiaj. Pięknie. Adik, pierwszy raz teraz widzę, że wkrętu zrzuciłeś tam, gdzie powinieneś się. Tutaj mamy współpraca rodzinna. Dzieci Adika przyjechały do niego wczoraj i se tak, kurde, łowią razem rodzinnie. I wam powiem, mają wyniki. Jakaś rybka się złapała. O, jaki fajny... Oj, tatuś, ty mi podpadłeś. Dziś o druga ryba spuszczono. Ale była. Powiem ci... Daj to synkowi pochytać, bo taka amatorka robisz, że aż gańba. Znaczy, gdzie mu to dać? Zostaw to synkowi, bo widzę, że jak on chyta, to przynajmniej ryby wyciąga. Wczoraj wieczówka. Powiedz, ja ciepnie. Ja ciepnie. No ciepna wam to, ciepna. Widzowie, wczoraj miałem życiówkę z kajtkiem. No i co ci wujek Dominik zrobił? Wodą polał. Chrzest. Chrzest miał nad wodą. Został polany i awansował na wędkarza prawdziwego, nie? Aha. Tak jest. Chytałem na bata, chytałem na kołowrotek. No ale za kolejnym podejściem już Adikowi się udało wyciągnąć. Dwie ryby naraz, na dwóch wędkach od taty. Takiego oto karasia. Jak nie ma wielkich ryb, to są małe. Fajny karasiek, fajny. Chytajcie, synki, chytajcie. Tylko w was nadzieja, bo ja się już do niczego nie nadaję. Tak. Czyżby kolejna ryba, Kasper? Chyba tak. Chyba tak? Ale wy tego wujka Dominika dzisiaj punktujecie. Ja zostanę bez ryby, a wy ryba za rybą. Kajtek podbierak, pomóc bratu. Jakby się kiedy pytał, to są dzieci od Adika. I my właśnie je szkolimy wędkarstwa. Uczymy. Karaś. Kajtuś, chodź tutaj do wody. Po mnie. Pomalutku, Kajtek, pomalutku. Tak, co, nie wpadniecie do wody. Ślicznie i do góry. I na matę rybę, na matę. Ciężki. Tata pomoże, bo taki duży karaś, ponad kilo. I chyba ktoś będzie moczony wodą. Bo to znowu życiówka. No bardzo ładna rybka, panowie. Brawo, Kajtek, brawo. Ja też chcę. No to idź tam ku nimu. Daj Kasprowi. Brawo, chłopaki. Bardzo dobra robota. Jak widzicie, zestaw cały, sztyca. Na koniec łowienia odpinamy. Powtórzyć jeszcze raz, jak to się zarzuca. Na sam koniec chcecie wiedzieć. Bo ja wiem, że to troszeczkę jest ciężkie do zrozumienia, bo my uczyliśmy się czeskiego sposobu na sumy, a przychodzili Czesi i się pytali nas, jak to mamy zrobione, nie? Jeszcze raz. Ostatni raz powiem i kończymy. Tu zakładamy żywca. Sztica leży na boku z żywcem. Nie podpinamy na razie. Tu w ten krętlik zakładamy drugą żyłkę z wędką i w tej drugiej wędce otwieramy kołowrotek. To rzucamy ile fabryka dała lub tam, gdzie chcemy, żeby zarzucić. To spada do wody i tu se to tak jest luźne, widzicie. Drugą wędką podciągamy i nam się robią dwie żyłki. Z tej sumówki przechodzi aż na brzeg i to dostajemy na brzegu. Jak to dostaniemy na brzeg,
odpinamy tą drugą wędkę, podpinamy sztycę z rybką, sztycę rzucamy tu przy brzegu do wody i podwijamy sumówkę, aż wróci się ta sztyca tam, gdzie ten ołów spadł. Blokujemy i wędka zarzucona. I on tutaj, możecie sobie zobaczyć, ja to pokażę na sucho, czemu to się nie plączy. Bo to będzie tak gdzieś w wodzie mniej więcej, tak. Tam jest wędka tu i robi się nam taki trójkąt, widzicie to? I to jest tak. I on tu cały czas pływa wokół. Wokół mnie cały czas pływa ten żywiec. I ile razy by się nie obrócił, tu jest krętlików, chyba dwa. Ile razy by się nie obrócił, tak cały czas pływa. Będzie chciał dopłynąć do tej żyłki, nie dopłynie, bo jest za krótki przypon. I powtarza se tak całą szychtę, se pływa. Nie używamy żadnych ołowi, niczego jak widzicie. I sobie ten żywiec tak pływa. Z ciekawostek wam jeszcze na sam koniec powiem, że część wędkarzy łowiących szczupaki też używa właśnie sztyce takie drobniejsze, z mniejszymi styropianami, na przykład 1,5 metra długie i zamiast takiego ciężkiego ołowiu dawają 100-gramowy i małe żywce i wyrzucają w ten sam sposób i na szczupaka se to tam pływa i widziałem nawet, jak wyciągają na to szczupaki, widziałem na swoje oczy, więc to nie jest żadne kłamstwo, że nie działa, jeżeli chodzi o szczupaka. Na suma też widziałem, jak wyciągałem na tą sztycę, więc jak znajdę ten film u siebie, to wam też wrzucę na koniec. Widzimy się w następnym filmie. Ja już się zwijam. Dziękuję chłopakom młodym od Adika, że jakieś tam rybki połapali, karasie. Ale mi suma się udać złapać nie dało.